Ten czas 40 dni zastanowienia się nad męką, śmiercią Jezusa Chrystusa, który ma przygotować nas do uroczystości świąt Jego zmartwychwstania, tak naprawdę ma dwojaki wyraz. Po pierwsze, mamy przygotować się właśnie poprzez rozważanie męki i śmierci Jezusa Chrystusa do uroczystości Jego zmartwychwstania. Mamy zobaczyć, jak wielką wartość ma Jego męka, Jego śmierć, jak wielką wartość ma też nasze cierpienie. Ale z drugiej strony, mamy przygotować się do momentu, kiedy w Wigilię Paschalną każdy z nas wypowie na nowo słowo wierzę. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Wierzę w Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał. Wierzę w Ducha Świętego, który prowadzi swój Kościół. To są dwa wymiary Wielkiego Postu. Z jednej strony ten paschalny, a z drugiej strony ten chrzcielny, który pokazuje nam, że gdyby nie męka i śmierć Jezusa Chrystusa, to nie mielibyśmy przez łaskę chrztu wyproszonego daru zbawienia. Środa Popielcowa, którą będziemy przeżywać, to dzień niezwykły. Historia jej datuje się dopiero na połowę IV wieku, bo dopiero wtedy ustępują prześladowania. Dopiero wtedy Kościół staje się bardziej powszechny. Do tego momentu chrześcijanie, którzy żyli z widmem prześladowań, żyli jak święci. Wiedzieli, że chrzest ma dla nich wartość największą. Wiedzieli, że dar chrztu, który został im udzielony, ma być najcenniejszym skarbem. Dlatego bezgrzeszność i zachowywanie wstrzemięźliwości od grzechu było tak ważne i tak istotne dla nich, do tego stopnia, że wielu z nich podejmowało męczeństwo. Kiedy wiara i Kościół katolicki stały się powszechną religią Rzymu, kiedy można by było powiedzieć, wszystko zaczęło się powoli rozmywać, wtedy zaczęto wprowadzać czas pokuty. Pokuty, który miał przygotować do właśnie świąt paschalnych. Najpierw trwał on tydzień, później dwa, następnie cztery i w końcu sześć tygodni, tak jak mamy to do dziś dnia. Tradycyjne było, że na początku Wielkiego Postu spisywano grzeszników, którzy mieli pod koniec tego Wielkiego Postu, w trakcie świąt Wielkiej Nocy, przeżyć swoje oczyszczenie i na nowo włączyć się do wspólnoty. Jednakowoż nabożeństwo pokutnych nie odprawiano w niedzielę, dlatego postanowiono przenieść ten spis grzeszników, który był właśnie nabożeństwem pokutnym, na środę. I tak oto środa przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu jest dla nas Środą Popielcową, dniem rozpoczynającym Wielki Post. Wtedy, kiedy grzesznicy przychodzą przed ołtarz Jezusa Chrystusa, pochylają swoje głowy i na znak pokuty posypują je popiołem. To znaczy, każdy z nas, siostry i bracie, bez względu na to, czy może, czy nie może przystępować do sakramentu pojednania, do sakramentu pokuty, przychodzi tego dnia do kościoła, pochyla swoją głowę i posypuje ją popiołem na znak uznania tego, że ja również jestem grzesznikiem, ja również potrzebuję nawrócenia, ja również jestem dzieckiem Bożym niegodnym tego miana, ale chcę zrobić wszystko, żeby jak najbliżej Boga być, żeby jak najbliżej Boga żyć. Stąd przez te 40 dni pragnę podjąć pokutę i umartwienie, tak jak Jezus Chrystus, ale z drugiej strony refleksję nad Twoją wiarą, nad swoim chrztem. Chcę ten czas przeżyć dobrze. Stąd liczne praktyki wielkopostne, takie jak nabożeństwo Drogi Krzyżowej, nabożeństwo Gorzkich Żali. Stąd bardzo częste praktyki rekolekcji wielkopostnych w naszych parafiach, do których bardzo gorąco zachęcam, żeby w nich uczęszczać, bo jest to niezwykły czas, w którym Bóg daje nam swoją łaskę. Niech tegoroczny Wielki Post nie będzie kolejnym wielkopostnym, niech nie będzie kolejnym wielkim postem w Twoim życiu, siostro i bracie, ale niech będzie czasem właśnie na te dwie rzeczy, na refleksję nad swoją wiarą i na pokutę za swoje grzechy. Owocnego i błogosławionego czasu Wielkiego Postu, a po nim radosnych i świadomych świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.